Zaczynamy! Zwycięstwa. Jak się dzisiaj biegło? Dziękuję, bardzo fajnie. Pogoda dzisiaj była łaskawa dla biegaczy, bowiem w zeszłym roku to było istne piekło na ziemi, 35 stopni w cieniu. Dzisiaj mamy 22-23 stopnie, lekki wiaterek, także bardzo komfortowe warunki. No i też widać to po wyniku. Tak, zdecydowanie tak. W zeszłym roku wynikowo było dużo słabiej, między innymi przez warunki atmosferyczne, tak jak powiedziałem, przez pogodę. W tym roku jest dużo lepiej, biegło się całkiem przyjemnie, całkiem luźno. Jesteś, można powiedzieć, wręcz zawodowym biegaczem, regularnie biegasz na różnych zawodach. Jak oceniasz tą trasę? Ta trasa, tak jak już mówiłem, sprzyja szybkiemu bieganiu. Jest naprawdę dobrze przygotowana, jest płaska, częściowo zacieniona w lesie. Jest równiutka, nie ma tu żadnych nierówności, także można naprawdę fajnie tutaj dobrze wynikowo polecieć. Za rok zobaczymy Cię tutaj znowu? Myślę, że tak. Sądzę, że ta impreza wpisała się w kalendarz moich imprez na stałe. Także sądzę, że pobiegnę w miarę możliwości i sądzę, że tak. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, również ukłon w stronę organizatorów za to, że ten bieg jest o godzinie 10, nie o 12 w południe. Stąd mój apel do organizatorów, nie róbcie nam tego biegaczom. Organizujcie zawody w miarę możliwości albo rano, albo późnym popołudniem, wręcz wieczorem. Dziękuję bardzo. Miejsce pierwsze Monika Bielińska, miejsce drugie Ewa Janiuczek i miejsce trzecie Justyna Czekaj. I mamy miejsce trzecie, Justyna, drugie Ewa i Monika na najwyższy podium. Słuchajcie, czy one wyglądają, jakby się zmęczyły? Ni hu hu, także brawo dziewczyny. Trzecie miejsce, raz jeszcze przypomnę, 34-44. Łukasz, brawo dla Łukasza, tak, tak, trzeba, nawet trzeba. Miejsce drugie, Kamil. No i proszę, jaki szczęśliwy, uśmiechnięty Przemek Hatys. Gratulujemy. KS Koziołek będzie w Koźle. 32.05. Chwila dla fotoreporterów i dla naszych biegaczy kategorii Open Hip Hip. Dominika Zdziech, miejsce trzecie, Alicja Zych, druga i Lucyna Szymańska, miejsce pierwsze. Gratulacje.
gratulacje. Słuchajcie, wiaterek mam tutaj. O, będziemy już trzymać. Także dziękujemy. Do zdjęcia zapraszamy. Tutaj też pochwała dla panów prezesów, bo pan prezes z jedną ręką bracia, a drugą nogą ratował naszą piękną ścianę. I dla dziewczyn hip hip. Hurra! Miejsce trzecie, Adam Kubie! Adam, Team OK. Biegowi Zajawkowicze. Miejsce drugie, Marcin Bart. Brawa dla Marcina i jakże sympatyczny nasz zwycięzca z Kuźni Raciborskiej, Zawisza Stara Kuźnia, Andrzej Grzesi!